emocje są nie do opisania, naprawdę. Nie myślałem, że wygram, nie myślałem, że w ogóle będę w finale, a tutaj proszę, trzymam statuetkę zwycięzcy The Voice of Poland. No coś niesamowitego. Co sobie pomyślałeś w tej pierwszej chwili, kiedy dowiedziałeś się, że to właśnie ty wygrałeś? Pomyślałem sobie, że... Czy ja muszę ściągnąć czapkę, naprawdę? Nie, no... Po prostu byłem szczęśliwy. Szczęśliwy, myślę, że najszczęśliwszy człowiek na świecie to właśnie ja w tym momencie. Czemu w takim razie jest taki problem z tą czapką, skoro ten temat jest tak często poruszany? Myślę, że to jest właśnie przez taką tajemnicę. Co tam jest? Nie, no są włosy normalne, nie? Tylko po prostu kocham chodzić w czapkach. Myślę, że to chyba stało się już takim moim elementem rozpoznawalnym, więc już jej nie będę ściągał raczej. Właśnie, mam wrażenie, że ludzie ukrywają... to, że nie mają włosów. A jak to jest u ciebie? Czy możesz zdradzić? Czy gdzieś na zdjęciach fani to są w stanie dopatrzeć? Tak, wystarczy wejść na mojego Instagrama, tam jest dużo zdjęć bez czapeczki, mam normalne włosy, także nie ukrywam nic specjalnego tam.